Zajechałem tutaj do Wólki Mlądzkiej pokazać Wam, że trwa już budowa konstrukcji pierwszego z domów, też w Otwocku oczywiście, o których Wam wspominałem. W zasadzie te filmy, które tworzą serię budowa trzech domów w Otwocku, dotyczą także tych dwóch inwestycji i chciałem Wam po prostu zakomunikować, że rozpoczęliśmy takie oto prace w tym miejscu. Generalnie, jak widzicie, trzymamy się tego samego standardu. Wszystko wygląda tak samo w przypadku każdej konstrukcji. Tutaj już jest hydroizolacja zrobiona. Podwalinowa belka też jest przykręcana, tak jak w każdym przypadku. Rozstaw belek w ścianach ten sam. Ryglowanie będzie identyczne. Takie domy będą dwa w tym miejscu stały. Tam już czeka fundament na kolejny budynek. Ja myślę, że dom o tej powierzchni 94 zdaje się metrów kwadratowych z poddaszem użytkowym, niewielki, o prostej bryle na planie kwadratu. O, taka konstrukcja myślę powstanie w 2 tygodnie jednego i w 2 tygodnie drugiego. Panowie montują teraz jedną ze ścian działowych. Oczywiście wymiary belek są identyczne, w tym przypadku 15 na 4,5. Jest to drewno skandynawskie, w tym przypadku oczywiście również zabezpieczone dodatkowo przeciw grzybom, pleśniom, owadom. I tak to wygląda w tym momencie. Zauważcie, wystarczą naprawdę proste narzędzia do tego, żeby budować taki dom. Na placu budowy pracuje albo taka pilarka, albo pilarka ukosowa. Nie ma naprawdę dużych wymagań do logistyki placu budowy, jeżeli chodzi o same narzędzia. No to jest kapitalna rzecz w przypadku budowy domu w takiej technologii. Odpadów jest minimum. Tutaj jest, możecie zobaczyć, belkę podwalinową, deskę w zasadzie impregnowaną ciśnieniowo. Zwróćcie uwagę, że ona jest zaimpregnowana przez cały przekrój dzięki temu, że impregnacja następuje ciśnieniowo. Jeżeli byśmy ją przecięli w innym miejscu, ten impregnat byłby przez cały przekrój identyczny. To jest bardzo istotne dla trwałości takiej belki. Nie wspominając o tym, że tam są jeszcze inne warstwy, tak jak Wam mówiłem, jest i dysperbit, i pianka dylatacyjna, i papa, i znowu dysperbit, i folia dylatacyjna, i właśnie ta deska. No i zauważcie, że też impregnat jest stosowany pod belką podwalinową. Tu jest, widać, warstwa impregnatu na tej belce, dodatkowo zabezpiecza ją przed działaniem warunków zewnętrznych, wilgoci, prawda? Na tym rzecz polega. No, w czasie budowy nasi cieśle posiłkują się takim projektem, na którym mają rozrysowane wymiary. Oczywiście tu jest tylko rzut, ale i widać przekroje ścian i tak dalej, natomiast tu same stężenia tej konstrukcji, to wszystko trzeba mieć w głowie, trzeba mieć doświadczenie, żeby wiedzieć, jak to wszystko połączyć ze sobą, żeby stworzyć solidną konstrukcję. Natomiast niejednokrotnie są takie sytuacje, kiedy trzeba na budowie zmodyfikować już na żywo, mając pełny ogląd sytuacji, czyli tam zrobić jakieś dodatkowe stężenia, coś przerobić w konstrukcji względem tej dokumentacji projektowej. No, to też jest siła właśnie naszej firmy, że cieśle są tak doświadczeni, że weryfikują ponownie taki projekt już na placu budowy i jeżeli zachodzi taka konieczność, wprowadzają do niego zmiany. No, standardowo jest też taki uziom robiony w naszych fundamentach. W zasadzie no, w dzisiejszych czasach nie robi się odgromówki, ale stosujemy uziom. No, takie są zasady, uważamy, że będzie bezpieczniej. I podnoszenie ściany, ścianki działowej. Za chwilkę znajdzie się na swoim miejscu. Najpierw w taki sposób, później na bok. Pokażę Wam, jak to się robi. To jest wcale nie lekka ściana, trzeba mieć trochę pary, żeby to zrobić. Proszę bardzo. I na hydroizolację stawiana jest ściana. Mówię, wszystkie warstwy są identyczne. I stoi. Za chwilę będzie przytwierdzona, połączona ze ścianą zewnętrzną. Zwróćcie uwagę, że wcześniej była przygotowana folia paroizolacyjna. To też jest nasz standard, zabezpieczamy te połączenia dodatkowo, żeby nie wnikała w nie wilgoć.
i na razie prowizoryczne połączenie od góry, a potem już odpowiednio od dołu też do chudziaka. Być może zastanawialiście się, dlaczego nie ma termodeski pod spodem, tutaj pod progiem. Otóż będzie on i tak wycinany, jest zbędny tutaj. Natomiast wszędzie indziej na długości ściany zewnętrznych, czy też ścian wewnętrznych, również takie braki będą. Oprócz, tak jak powiedziałam, progów. Niekiedy belki należy brakować, niestety nie wszystkie są proste, nawet najlepsze drewno, zdarzają się belki krzywe i wtedy po wybrakowaniu takich belek tniemy je na krótsze odcinki, wykorzystujemy do wykonywania rygli dolnych, rygli środkowych. Także no, racjonalnie podchodzimy do wykorzystywania materiału. Jeżeli ktoś wam mówi, że zawsze drewno jest proste, najwyższej jakości, nie ma takiego, zawsze zdarzają się odpady. Trzeba wybrakować materiał. Wstępne mocowanie ściany. Później to wszystko pneumatycznie podobijamy odpowiednio na całej długości belki przy połączeniu obu ścian. Proszę bardzo. I strzelanie. O, już się nie oderwie. Też mocowanie z podwaliną. Tutaj już są przygotowane dwie belki na dół, na podwalinową i na oczepową belkę. A pomiędzy nimi znajdować się będą już też docięte na długość takie belki, oczywiście w odpowiedniej liczbie do długości tej ścianki. No i co? Wyznaczanie miejsc połączeń z belkami pionowymi co 40 cm. Oczywiście od razu kąt prosty i na podwalinowej, i na oczepie. Dzięki temu, że są wyznaczone w osi te miejsca mocowania belek, później jest łatwiej kręcić płytę, karton, gips. Czy łatwiej, tak po prostu trzeba to robić. No. Belki ułożone, zaraz będzie zbijanie ściany. Moment i ściana powstaje. To jest kapitalne w tej technologii, naprawdę. I co 40 cm. Pierwsza od krawędzi, następne w osi. Co 40, co 40. I ściana jest stawiana na miejsce. I następne w osi. I następne. I kolejny. Zobaczcie, każda belka jest w osi. Następna. I z drugiej strony. Analogicznie. Tutaj w tej części, gdzie są otwory, wiadomo już, że to będzie belka podwalinowa, natomiast tamto bez otworów montażowych do fundamentu będzie po prostu oczepem. W technologii szkieletowej maksymalny rozstaw ścian to 4,5 metra. Mówię o rozstawie bez stężenia. Jeżeli ten rozstaw jest większy, należy takie stężenie wykonać. Jest to stężenie górne, tak zwany podciąg, składający się z kilku belek zbitych w specyficzny sposób. Później wam pokażę, jak taki podciąg wygląda. Na pewno takie stężenie górne będzie między ścianą zewnętrzną a tą ścianą, no i konsekwentnie już ten podciąg pójdzie górą, także przez te ścianki do tej ściany zewnętrznej. Ścianka już jest zbita, no i za chwilkę będzie stawiana. To wszystko na filmie widzicie skrótowo, ale tak zajmuje dosłownie kilkanaście minut. Wprawnym cieślam. Tak jak mówiłem, najpierw folia już jest wstępnie docięta z długości
folia idzie na belkę w ścianie zewnętrznej i w ten sposób powstaje dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa. Od góry fragmentem na oczep i tak tutaj na oczepie od góry też zostanie rozwinięta folia. Oczep też w taki sam sposób zabezpieczamy. W całości, czyli po całej długości ścian. Mowa również o ścianach wewnętrznych. Zobaczcie, jaki fajny taker. Za chwilkę zobaczycie, jak to działa. Wystarczy uderzać, on sam aplikuje szywki. I już kapitalne połączenie. I od dołu drewnocham w tym przypadku, konkretnie ten produkt. I po całości belki podwalinowe. No to belka podwalinowa, deska podwalinowa, przepraszam, pregnowana ciśnieniowo, którą pokazywałem wam wcześniej, że zostanie to wszystko nawiercone i stawiamy kolejną ścianę. Włączenie ściany, deski muszą się mijać odpowiednio, tutaj na łączenie deski podwalinowe i zaraz ściana będzie stawać. Ok, belka podwalinowa jest, teraz otwornica, otwory pod montaż do fundamentu i ściana stoi za chwilkę. Otwornica vis-a-vis śruby, proszę bardzo, analogiczna sytuacja będzie tutaj. Wszystko się ładnie mija, jedno z drugim, wszystko zostało przewidziane wcześniej, żeby się śruba z belką raptem nie pokryła, ale jeśli nawet w najgorszym przypadku, zawsze można wywiercić jeszcze jeden otwór, zamocować śrubę, ona się rozeprze w takiej strukturze, też będzie bardzo dobrze trzymać podwaliny. I ostatni otwór, a tu jest śruba. I co? Stawianie ściany. Za chwilkę będzie kolejna. Dom rośnie w oczach. I na śruby. Wszystko się zgadza. Proszę, ściana stoi. I już mamy kolejne pomieszczenie. Zdaje się, że tam będzie sypialnia. Już jest pomieszczenie. No dzisiaj tyle, za kilka dni roboczych przybędę tutaj, żebyście zobaczyli, jak bardzo mocno zmienia się taki szkielet. Po prostu dom rośnie w oczach. Jednocześnie informuję was, że śledzę też na bieżąco postępy prac naszych hydraulików w domu tym parterowym, 150 m2 w drugiej części Otwocka. Także zbieram materiały, niebawem zmontuję film, żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób taka instalacja jest wykonana. Więc zapraszam was do oglądania i pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.